Siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym filmie. Mamy dzisiaj 22 lipca, niedzielę. Był już vlog z najsłabszej pszenicy w gospodarstwie. Jak był z najsłabszej, to i musi być z najlepszej. I tadam, oto powiedzmy najlepsza pszenica w gospodarstwie. Jest czegoś takiego około 10 hektarów. Zresztą nie mówię tutaj o dołkach, tylko po prostu całe pola, działka w działkę. Ogółem tak, z wilgotnością pszenica zeszła do 10%, także jest naprawdę rewelacja. Z rana było trochę więcej, bo zrosy, wiadomo, naciągnięte. Ale teraz jest już suchutka, tak jak trzeba. Ogółem, no to tak jak mówiłem, jest to najlepiej plonująca działka w gospodarstwie. Tutaj sama trzecia klasa, nie zbrakło tej wody. Nie zbrakło, może i zbrakło, bo gdyby było więcej, to byłoby na pewno lepiej. Nie, muszą przyjść, to pewnie by wyległa, ale może i by nie wyległa, bo byłoby drugie skracanie. Ona ogółem do poprzedniego tygodnia stała, teraz te opady, te 50 parę milimetrów, to ją położyło. Trochę wiało jednego dnia, było rośliny mokre, dosyć ciężkie i się pokładła, więc nie ma tragedii, nie jest wbita w ziemię, nie porosła. Ziarno akurat tutaj jest bardzo ładne, kryształowe, bardzo ładnego koloru, na pewno będzie miała parametry, ma grube ziarno, no i leci bardzo ładnie. Ogółem tutaj już mogę coś powiedzieć, że 8 ton jest na pewno z hektara. Jeśli po zmuceniu nie da 8 ton, no to ja nie nazywam się Słomek, także możecie mnie tutaj, że tak powiem, trzymać za słowo i za to, co powiedziałem. Powiem Wam na koniec, ile powiedzmy zestawów z tego dało. Mam zmuconą około połowę, bo tutaj są 4 hektary akurat na tym kawałku i z tego pola wyjechało około 14 ton czubata tandemka. Mam też już zbiornik na to nakoszony, to wyjdzie, że będzie dobre 8 ton z hektara. Ogółem wygląda na 10, bo tak jak widzicie tutaj połanie, po tym co mi tutaj wciąga na kosę, to jest kosa, w cudzysłowie kosa, ale aż tak, takiej rewelacji nie ma. Ogółem w roku, gdy byłaby wilgoć, to tej deszkę byśmy złapali. Nie można narzekać. Ogółem, no, chce się mucić takie łany, chce się patrzeć na takie łany. Dzisiaj tata nawet zobaczył, mówi, o, tu jest tyle słomy, mówi, to mówi tutaj RSM-u, mówi, to będzie dobrze, tutaj mówi RSM-u, mówi, po 100 litrów RSM-u rozlejemy tutaj na to drzysko. Nie wiem, czy pójdzie tutaj rzepak na tym polu, czy pójdzie pszenica. Zobaczymy, ale coś na rozkład tej słomy, na mineralizację tutaj pójdzie, to już nawet tutaj pomysł taty, ale o tym powiem więcej później. Kurczę, w ładnej pszenicy. Tutaj ta klamra od tego stołu rolmakowskiego, no ogółem to chyba od jakiegokolwiek, ale w tym przypadku od rolmakowskiego, tutaj się zbiera pszenica w narożniku i mi się tak kotłuje. Tak, mówię, mamy godzinę, którą? O, już zaraz będzie 19. Dzisiaj miałem plan wykosić jakieś 16-17 hektarów, ale nie pogonię w tej pszenicy. Maksymalnie 4 na godzinę idzie jechać, to i tak już tutaj mocarnie słychać i straty. I domogłem, mam straty nieprzestawione z rzepaku, więc na nie nie patrzcie. Ale to wiadomo, no przerobowość jakoś tam trzeba zachować. Już teraz tata wozi, wrócił powiedzmy pod wieczór. Na dzisiaj w planie jeszcze jakieś 4-5 hektarów. Dzisiaj pójdzie jechać trochę dłużej na rosie już, bo no ziarno jest suchsze jak wczoraj, jest lepiej przyschnięte, więc zanim naciągnie do tych 14,5, to dzisiaj będziemy, podejrzewam, kosić ile się da. Już na środę jakieś opady mają być, mam nadzieję, że z jak największą powierzchnią da się uciec. Jutro pojedziemy w pszenicę tą siewną. Już teraz, jak widzicie, tniemy słomę. Widać w lusterku, nie wiem na ile to będzie widoczne na kamerze. Tniemy słomę raz w koło, tylko tutaj zostawiłem, bo jest już prasa. Jest już tutaj, już na poprzednim vlogu mówiłem, ale cały czas prasuję. Z tej pierwszej działki z 11,5 hektara, gdzie pół hektara było całkowicie doszczętnie wypalone, to nakulał 172 baloty, więc średnio
te 15 z hektara. Ja mówiłem, że będzie około 20, ale jednak tyle nie wyszło, ale są to 150. Tutaj byłoby po 20 balotów, bo nie ma miejsc tych poprzypalanych, gdzie tej słomy po prostu nie ma. Tutaj miejscami jeszcze zielona słoma, zielone nad powiedzmy nad drugim kolankiem, w wysokości drugiego kolanka w dół, słoma zielona, ale to się rozejdzie. No tutaj niech by było 14%, jak tam jest 10, to w zupełności to wystarczy. Dzisiaj też ta gęstość powinna być większa, bo mówi się, że wraz ze spadkiem wilgotności w przypadku pszenic z 15-16% gęstość nam wzrasta po podsuszeniu, bądź gdy to da smiera pniu. No i będziemy się trzymać tego, że będzie to miało parametry, chociaż coś. No i powolutku sobie pyrkamy. Median się 3,64. No i aż chce się kosić taki łan. O, tu w terku widać zadymę. Zadyma konkretna. No słoma będzie sprasowana. Już też zawsze jak napada, to balot dużo nie nasiąknie. I gdy powiedzmy napada, to można się zabrać za wożenie tej słomy. Już też będzie jakoś rozłożona ta praca. Kombajny dzisiaj naprawdę chodzą wszystkie, kto może. Kto ma sprawny sprzęt, to jedzie. No i co? I tutaj pole ma długość 250 metrów. Przejadę. Cztery takie przejazdy już przeczę, mam obcięte, mam full pełen zbiornik. Czyli mam powiedzmy po przejechaniu tego, mam 40, po 45 arach, po wymuceniu 45 ar, mam w zbiorniku. Mam w zbiorniku gdzieś 4 tony 200. 4 tony 200 taki full zbiornik. Oczywiście ogółem sypiemy w biegu, więc tych ton wychodzi pewnie około 4,5. No nie zawsze jest też równo pełny, gdy zaczynamy sypać, zawsze w miarę pełen jest. Ale ja tak plon mówię po przyczepach bardziej. No wykudłało miejscami, ale to tak jest oznak, że powiedzmy coś w tych kłosach jest, że się powaliła. Jesteśmy zadowoleni jak na ten rok. No, nagram wam jeszcze z jakiejś tam pszenicy z tej siewnej, wam nagram vloga. Może wrzucę to powiedzmy już trochę później, pomyślę co z tym zrobić. Zresztą to już teraz to co mówię już jest po fakcie, będziecie to wiedzieli powiedzmy już po tym vlogu. A co nagram, to ten moment, już tam jakieś zaległości, no mniejsza o tym, bo to takie masło maślane gadanie. Ktoś się mnie pytał, czy właśnie przestawiam czujniki strat ziarna z rzepaku na zboże. Co roku przekładałem, teraz jeszcze nie przełożyłem. Jak się zatrzymam, to może złożę. Może odwrócę, tak? Czułość tych strat. Ogółem nie leci dużo, bo wychodziłem patrzeć. O, tutaj widzicie tukanek 430 popyla. Sąsiad dwoma jedzie, John Deere'em 1450 i tukańcem. O, jedzie walterka. No jeszcze chwilę poczekamy, akurat w drugą stronę wysypiemy w biegu. I tym oto optymistycznym akcentem będziemy kończyć tego vloga. Co jeszcze? Słyszy się, że ludzie mają dużo gorzej. Nie mogę narzekać. Ogółem wiadomo, adekwatnie do poniesionych nakładów. Gdyby były nieco mniejsze, to można by się powiedzmy bardziej cieszyć, ale są jakie są. I jednak w rolnictwie gospodarstwa, które produkują intensywnie, zarabiają w dobrych latach. Znaczy, nie sztuką jest zarobić powiedzmy w dobrym roku, sztuką jest dobrze zebrać w słabym roku, ale słaby rok, no to tutaj no, są pewne ograniczenia, które się nie przeskoczy. Co by się nie zrobiło, to powiedzmy nie przeskoczy pogody. Idealnie w porę dotarłeś, akurat mam full 100%. Lepiej idzie, tak przyjemnie jak się słyszy, jak ktoś tam odbiera to zboże.
pierdolić zrobić. Tak to wygląda, sypiemy w biegu, tutaj widać nawet nie jest to pszenica biała, tylko taka jest ciemna, taki naprawdę kolor takiej pszenicy, z której da dobry chlebek. Parametry będzie miała, podejrzewam, że elitarny, akurat te dwie działki, reszta już może niekoniecznie, ale chociaż coś będzie dobre. I teraz pytanie, bo chcemy sprzedać tą jakąś część pszenicy, bo rzepak ma leżeć. Przyjdzie do ciebie pusty. Nie słyszałem, co mówisz. Przyjdzie pożywienie zaraz do ciebie. Elegancko, bo po niedzielnym rosołku już padam z głodu. No, ogółem... Ogółem... Aha, chcemy sprzedać pszenicę i powiedzmy chyba sprzedamy z 2-3 auta tej pszenicy. Powiedzmy, którą widać, że już na oko jest tam bardzo duży udział pośladu i raczej na 99% nie będzie parametrów jakościowych, bo wiadomo, dobry towar zawsze lepiej trzyma cenę. O, idzie obiadek, kolacyjka. Akurat vloga nagrywam, ale dobra, chyba wszystko powiedziałem. Zerknę tylko, ile mamy czasu, żeby nie było za długo. No, 12 minut, myślę, że jest optymalnie. Jeszcze do końca dojedziemy. Nie wiem, jak miałem ustawioną tą kamerę, zawsze mam problem. Nie mam podglądu, tylko tak na czuja zawsze ustawiam. Ale chyba napiszcie, czy kiedyś narzekaliście na to, jak ta kamera jest ustawiona. Myślę, że nie jest źle. Co to, tak? Chcesz coś dopowiedzieć o pszeniczce? No, jedno z lepszych tutaj poletek mamy. Bardzo dobrej wydajności. Zamknie się pewnie koło 9. No, ja mówiłem, że 8, ale to tak mówiłem, że jak 8 nie będzie, to nie nazywam się Słomek, a gdzieś tam po cichu liczę, żeby było więcej. Zobaczymy, ile będzie. Ale to jest taka typowy, ładny chlebek. Aż zgłodniałem, jak patrzę na tą pszenicę, jaki dobry chlebek będzie. Co prawda ja akurat teraz przez ostatnie pół roku jadałem tylko żytni, więc... No już mniej. Pora przejść na pszenny. No, jak będzie ze swojej pszenicy, bym kupił z tej pszenicy, to bym zaryzykował powrotu do tradycyjnego chlebka. Dobra, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć. Mówię, nie mogę obok tego przejść obojętnie. Mijam się właśnie po sąsiedzku z klasem Tucano. Wziąłem kamerę do ręki i nagram wam tutaj jeszcze fragment tego vloga, jako takie urozmaicenie. W sumie już wszystko powiedziałem na ten temat, ale po prostu żebyście zobaczyli, powiedzmy, dwa kombajny na jednym filmie. Tucaniec sobie zasuwa, my też zasuwamy, już kończymy działkę, o której mówiłem, że kosimy. Zostały jeszcze jakieś, o, 3 przejazdy. Plątek, jak mówiłem, wyjdzie 8 gdzieś tam, 300, 8, 400. Piękna maszyna. Klasy są najładniejsze. Jeszcze za chwilę będzie się tutaj unosiła taka piękna mgiełka, bo będzie nachodziła rosa, już mamy godzinę 20. I takie pole nizinne, powiedzmy, i będzie tutaj niesamowity efekt na pewno, ale już stąd zjeżdżamy, jedziemy na inną działkę. Pozdrawiam wszystkich, cześć. Dobrze, że nie przestrzegamy, bo tego by jej pewnie nie wybaczyło teraz, przynajmniej jest znany na całym świecie. Ale... Dla zmiany klimatu. Ja tu jednak lubię do was wracać i do was mówić. Wracam ponownie. Dzień już się kończy. Jesteśmy na tej drugiej z tych mocnych działek, gdzie pszenica daje radę. Ogółem nie popieramy tego. Nie powinno się tak robić, że zaraz za kombajnem idzie prasa.
ale widzicie, wyprzedza mnie klasik z prasą Lejli. Ogółem gościu przyjechał z miejscowości obok, kończy już zwijać, bo potrzebujemy tam tyle i tyle balotów i baloty już dochodzą. Dobił do ilości, którą miał nam sprasować i zaraz ucieka do innego gospodarza czy do innego rolnika. Ogółem słoma jest sucha, bo ziarno jest bardzo suche, jest dojrzała, to najważniejsze. To, żeby nie prasować, zaraz za kombajnem dotyczy się głównie słomy, która jest niedojrzała, która może być zielona. Widzicie, kurzy się ładnie, nie powinno być problemów. W zeszłym roku w cudzysłowie taki gnój był prasowany, a wszystko przeleżało. Tam dla odmiany John Deere 1450 Muci. No i co? I na tym kończymy tego vloga. Już teraz mam nadzieję, że ostatni definitywnie. Siema.